Zapraszają na Biały Czwartek Spore zainteresowanie Gorzów Wielkopolski Biały Czwartek w szpitalu Akcja dotycząca profilaktyki raka piersi Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim zaprosił kobiety przed 50. rokiem życia do wzięcia udziału w Białym Czwartku 28 października zorganizuje akcję poświęconą badaniom i profilaktyce nowotworowej związanej z rakiem piersi Placówka poinformowała, że propozycja spotkała się z pokaźnym zainteresowaniem. Gorzowski Szpital przekazał, że jego propozycja spotkała się z dużym odzewem i bardzo szybko zapełnił się limit miejsc. Z tego też powodu Szpital rozważa ponowienie tej akcji w listopadzie, dodała rzeczniczka placówki Agnieszka Wiśniewska. Podczas Białego Czwartku będzie wykonywane badanie USG, a w razie potrzeby także mammografia lub jeszcze bardziej pogłębiona diagnostyka. Kobietami, które zgłosiły się na bezpłatne badania, zajmie się dwóch onkologów klinicznych chirurg-onkolog i radiolog. Objawy raka piersi: Niektóre można wykryć samodzielnie, jak wskazano w komunikacie szpitala. A rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet. Powstaje z komórek gruczołu piersiowego. Rozwija się w piersi oraz daje przerzuty do węzłów chłonnych i narządów wewnętrznych. Najczęściej chorują kobiety po 50 roku życia. Do typowych objawów raka piersi zaliczają się: guz w piersi wyczuwalny podczas samobadania, zmiana wielkości lub kształtu piersi, wciągnięcie skóry lub brodawki, zmiany skórne na brodawce lub wokół niej, wyciek z brodawki Powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym. Ryzyko zachorowania zwiększa antykoncepcja hormonalna, hormonalna terapia zastępcza oraz alkohol, otyłość, bezdzietność i dieta obfitująca w tłuszcze. Możliwość wykonania badania mammograficznego refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, na które nie trzeba mieć skierowania, mają kobiety między 50 a 69 rokiem życia. Pragniemy przebadać najwięcej kobiet, także młodszych, bo wcześniej wykryty nowotwór znacznie zwiększa szanse na wyleczenie, powiedział onkolog z Gorzowskiego Szpitala Piotr Plecka. Dodał: Że w naszych czasach na raka piersi umiera się nie dlatego, że medycyna nie wie, jak sobie z nim poradzić tylko dlatego, że pacjentki zgłaszają się do lekarza zbyt późno.